Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie? Co tam jest? Bigos? Wino. Wino też macie? No naturalnie. W tej beczce? A jak? Aha, wino grzane, no rzeczywiście. I kubeczki świetne, świąteczne. Też macie do sprzedania. No te kubeczki to wszyscy teraz mają, widzę, to jakiś szał kubeczkowy nastał. Kubek świąteczny za 15 zł. Za 15, ale przy dwóch jest zniżka. Aha, zniżka jest dla emerytów i rencistów, czy jak? Też. Też, rozumiem. A pan co tu serwuje? Grill jest sobie. A to kiełbachę? A to z czego ta kiełbasa? No jedna jest biała, zwykła biała, taka druga jest no zwykła kiełbasa. Taka wąska jakaś. No ta jest no, wąska, ale ta to dobra. A dietetyczna, rozumiem. No. No tak, no nie każdy taką grubą zje. No pan nie cienko, bo widać po panu. No ja nie. Cienko. Ja nie jem. Tutaj się pije kawę i herbaty. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Tam dalej karuzela się kręci, tu koinki, prawda, można sobie usiąść, jest ławeczka, o, ławeczka też jest żelazna, żeby się nie połamała, a tutaj kury, urs, tutaj mają jedzonko. Dzień dobry, co tu panowie serwują, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk? Dzień dobry. Gramy wino z jabłek z rumem serwujemy. A, z rumem? Tak jest, tak. A to jeszcze tak, z rumem, ja, wina nie piłem z rumem, ja rum sam na czysto piję. Jak każdy marynarz zresztą. Z prochami babci. Ale nie. To powinien pan spróbować naszego. A właśnie dobre. Najlepszy. Kurde, no teraz jestem w pracy, później wpadnę. Na razie. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co panowie tutaj serwują? Serwujemy alzackiego podpłomyka. Podpłomyk? Tak jest. I z czym on tam jest? Co tam wkładacie do środka? Specyfiką tego jest ciasto, bardzo cieniutkie. Sam pan robi? Robimy je mechanicznie, tak, my produkujemy to ciasto. Producenci ciasta jest. Tak, producenci dokładnie tego co ciasta. Co to za firma? Z Legnicy. Z Legnicy. Tak, dokładnie. Aha. To ciasto jest bardzo podstawowe. Woda, mąka, sól. Ono jest smarowane śmietanką, creme fraiche francuską z dodatkami. Robimy z boczkiem, cebulką, sporem i serem, i salami, z serem. I dobre jest. Kopiące, delikatne. Proszę pana, to nie jest dobre. Jest bardzo dobre. A, bardzo dobre. No, 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 no później spróbuję, bo teraz pracuję. Dziękuję jest. Bardzo. Dziękuję. Idziemy dalej. Przepraszam. Dzień dobry panu, co pan tu dzisiaj oferuje? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Tradycyjny wafel gdański, czyli receptura XVI-XVII wiek. O. Wracamy z recepturą premierowo tutaj. Skąd pan wziął taką recepturę? A, no by pana to... z archiwum, pan w Polskiej Akademii Nauk pewnie w blotece był. Wystarczy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. I dają. I trzeba mieć też waflową tradycję. Ale opłatę trzeba uścić. O marszałkowi trzeba opłatę upuścić pewnie. To już w zależności od kwestii... Tak. Od znajomości. My? Taką recepturę otrzymaliśmy. Poza tym robimy wiele rzeczy na waflach, nie tylko na słodko, ale też wytrawnie. Więc jak, gdzie próbować, jak nie u nas. Zapraszam. No ja się też zgłoszę do marszałka. Może coś na święta mi da dobrą recepturę na dobre wino, no to już albo trzeba. Dobrą wódkę też ma? Trzeba podejść, nie pytałem. Sądzę, że sporo tych receptur tam się znajdzie i każdy znajdzie coś dla siebie. Kto mówił? Maciek. Z Czasy. A skąd pan jest? Z Czasy. Gdzie to w Czasy? Mamy restaurację w Czasy. To pan co jest tam w Czasach? Jeszcze jedna historia. Jest jedyna ulica w Polsce, która nazywa się w Czasy. Gdzie to i ona jest? Jest w Gdańsku, jest w Brzeźnie, przy samym morzu. A, i pan ciągle jest tam w Czasach. I ja jestem. Tam pana można spotkać na Czasach. Dokładnie. Dziękuję. A słońce świeci tam zawsze. Zawsze. Dzięki. Przepraszam. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, co tu dzisiaj oferujecie? Ja proponuję 5 zł. Nie, ale to musi pan realnie. Kiełbasy są, szynki są. Dobra, wędzone wszystko. A to wy skąd jesteście? Wędzonki, które są, wszystkie są z Żukowa. Żukowo? A którego dnia pan będzie miał tą wagę? Za godzinę. No waga przyjdzie, no. Waga jest. Waga chodzi. Ale atestowana musi być, atestowana. Tak, oczywiście. Dzień dobry panu. Tam pan sam robi te wędliny? Nie, to akurat są GS Żukowo. GS! Samopomoc Chłopska. Co? Samopomoc Chłopska GS kiedyś tak. Było, tak, taka firma. Żukowo. Żukowo. I pan tam
Z tego Żukowa? Tak. Aha, i pan mieszka w Żukowie? Nie, ja mieszkam tutaj za rogiem. A za rogiem, ale z Żukowa pan bierze. Ale z Żukowa biorę. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tutaj kręci? Lody. Lody też? Ale zimno dzisiaj na lody. Co pani ma, coś na gorąco? Gorąca czekolada. Aha, i gorąca dziewczyna? Też. No i co? Klienci jedzą, piją? Piją, jedzą. Herbatka zimowa, widzę, z dodatkiem. I biuro jest? Jest. Później przyjdę, bo ja teraz w pracy jestem. Dobrze, zapraszamy. A kto zaprasza? Joanna. Joanna, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co państwo tu robicie dzisiaj? To samo, co rok temu. No tak, ale co to jest? No bo może rok temu to widzowie nie wszyscy byli, nie oglądali tego. Z karmelu. I to się miesza z czym? Z cukrem? Tak. Orzechy. Ale laskowe? Teraz migdał się robi. Migdał. O, Antoś migdał. Był taki kiedyś film. No, fajnie. Smacz tego i wesołych świąt. Oczywiście zaprasza pan do siebie na te orzechy. Oczywiście. No. Pana też zapraszam. Może się ja przyjdę później, jak skończę reportaż. I na kasztany pieczone. A kasztany to najlepsze są na placu Pigal, słyszała pani. Ale na targu węglowym w Gdańsku też są. Też proszę. Są tutaj dobre. Dobra, idziemy. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tutaj dzisiaj sprzedaje? Może pani powie naszym widzom. Greckie ciastka. Jakie ciastka? Greckie. Greckie, a to pani z Greczynka? Nie, Polka. I te greckie ciastka to sama pani robi, czy jak to jest? Są mrożone i pieczone. Ale ja mówię, czy pani sama robi? Czy pani odmraża? Tak. Odmrożone ciastka greckie to u pani. Jak masz na imię? Ania. Ania. Ania, zapraszasz? Zapraszam. Dziękuję. Idziemy dalej. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Co pani tutaj ma ciekawego? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk? Cicho, Boże! To Boże, ja tu reportaż robię, co cicho, co pani tu krzyczy? Mam chińska... Telewizja, proszę panią. Mam bodzi, jest tu. Aha. Zobacz, na porze. Na to parze. Jest taki pączek? I nie. A co to jest? Blisko pierożki. Pierożki? Zobacz, na parze. Na parze tak. Robimy. A ty skąd jesteś? Jestem z Chin. Chin? Tak. Typowa Chinka? Tak. No i jak ci się w Polsce podoba? I tak. Długo jesteś? W Polsce? Już dwa lata. Dwa lata. Tak. Dobrze żyje w Polsce. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam wszystkich, tak? Tak. Zapraszasz. Bardzo zapraszam. Idziemy dalej. Przesuńcie się. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Co pan tam w tym garku mieszasz? Fryku, nie? Co? Fryki belgijskie. A to są fryki belgijskie. A pan jest z Belgii? Przywiózł? To pan jest Polak. Tak. A dlaczego pan belgijskie, a nie polskie robi? Są lepsze. Lepsze są? Tak pan uważasz. No, pana wybór. Zaprasza pan wszystkich na belgijskie? Jak najbardziej. Kto mówił? Sebastian. Sebastian, okej. Okay. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tutaj ma? Mamy wino grzane. Grzane? Tak. A jakiej marki? Zbójeckie grzane wino. Zbójeckie? Zbójeckie. To prosto od Zbója? Dokładnie tak. Aha, to pani dziadek Zbój. A pani z gór? Nie, z Gdańska. A taki gdański Zbój. Tak, gdański też. Zbój, dokładnie. No i co tutaj na tej tutaj jakieś pierogi, że pani? Pierogi z kapustą i grzybami, z mięsem, bigos. I sam pan robił te pierogi? Zaginał? No nie. No nie, świstak zagina. No, kto mówił? Michał Piłowarek. I? Dominika Ptek. Polecamy. Okej, okay, dzięki. A tutaj jakieś mamy takie coś wielkie, coś tu stoi. Mini domus. Dzień dobry. O, tutaj trzy ładne dziewczyny. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tutaj sprzedajecie? Może pani powie. Węgierskie kołacze, ciasto. Węgierskie? Tak. I na czym to węgierskie polega? Ciasto same robicie? Tak, same robimy. Przygotowujemy. Koleżanka tutaj przygotowuje. Rozwałkowuje taką kluskę. Kluskę. Tak, nakręca na lewałek. Po czym na ścianie sobie rośnie w ciepłym. I wtedy wrzucamy. Głośniej, bo nie słychać. I potem do pieca wrzucamy. I jak się zarumieni, obsypujemy posypkami różnych. Aha, i to się na ciepło czy na zimno? Na ciepło. Na ciepło. No, to co, zaprasza pani? Zapraszam serdecznie. Kto mówił? Kujawa Agnieszka. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Grzaniec jabłkowy. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co dziewczyny tutaj macie dobrego?
Cieplutkie, świeżutkie pączki. Pączki, sama robiłaś? Tak, cały czas. Sama robiłaś, tak? I co jeszcze do tych pączka masz? Żańca jabłkowego, bezalkoholowego. To ja mogę się napić. Jak bezalkoholowy, to ja chętnie się napiłbym. No, ale ja przyjdę, jak skończę reportaż. Dobrze, ja będę czekać. Kto zaprasza na ten grzaniec? Kto? Jak masz na imię? Natalia zapraszam. Ale chciałam tak jakoś świątecznie powiedzieć, ale... No to powiedz, jakie życzenia świąteczne możesz złożyć wszystkim. No proszę bardzo. Życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt i zapraszamy na gorące pączki i bezalkoholowego grzańca. Przed świętami jeszcze. Przed świętami i po świętach również. Po świętach też będziecie. Też okay. Cały czas jest... To do kiedy ten jarmark? 13 stycznia. Do 13 stycznia. O. A tu mamy sypek osypek z grilla. Dzień dobry. 16 zł. Proszę pana, czy ten osypek to jest z gór przywieziony, czy to skąd? Tak, proszę nie kamerować. Proszę pana, ja nie kameruję, po polsku się mówi filmuję, ja robię reportaż, jest pan w miejscu publicznym, więc może pan sobie prosić. Ale to niech pan sobie nie wyraża, to trzeba było stoiska nie otwierać. Proszę pana, ja wiem co robię, jestem dziennikarzem. Pan wyraża zgodę. Po co pan tu stanął? Dzień dobry pani, a pani co sprzedaje? Kiełbasy. Kiełbasa wędzona? Tak jest. I skąd ona jest? Prywatne wyroby. Jak? Prywatne wyroby. Prywatne wyroby, ale skąd, z jakiej miejscowości? Bory Tucholskie. Dziękuję bardzo. A tutaj jest chleb ze smalcem i ten chleb sam. O! Okej! Welcome in Gdańsk! Yeah, Gdańsk is a great place. No jak widać, Anglicy też chodzą razem ze mną. Chodź, co pogadamy z Anglikami. Chodź na chwilę. Chodź. Hello, I speak, is my assistant. Is English speak, okay? Come on. No, tutaj się skąd to są i co tu robią? Where you come from? They come from London. Yeah. Come on, get in! Come on, and speak, no. Speak in Polish. Interview. It's warmer than here. It's colder here than it is. Tłumacz to mówi. Tłumacz to odpowiedział. Zimniej niż tutaj, w Londynie. W Londynie zimniej? Tak. Ale powiedz, że u nas było minus 8 w nocy. Who are you filming for? Who's this for? What are you doing? What are you filming? It's for national telly? National television Poland. Hello, ladies. Hello. You a lady? Hello. We would like to say that all Polish ladies are very beautiful. Oh, do you know what? Zapytaj się, czy to pierwszy raz w Gdańsku. Are you first time in Gdańsk or you? In Gdańsk, we've been to Poland many times. Yeah, many times. Lovely place, actually. Yeah. Lovely. Wiele razy. Wiele razy. Aha. No, my chętnie odwiedzimy Londyn. Powiedz. I want to go to London and see how beautiful. Bo jeszcze nie byłem. Yeah. Come and stay with us. Yeah, come and try. Come to my house. No, powiedz mu, że ja mam wnuczkę w Anglii. Your house. He has grand... Wnuczka. He has a... Moja córka, córki. His son has a daughter. Uh-huh. And she is in England. Is she? Whereabouts? Whereabouts? Yeah. What part of England? Whereabouts? Okej. Okay. No, a może by jakieś życzenia Polakom złożyli na święta? W jakim mieście w Anglii? To ja już się pamiętam. A powiedz, życzenia jakieś, żeby złożyli Anglicy, Polakom. Do you want to say something nice for Christmas? Yeah, we hope everyone in Poland has a wonderful Christmas. Happy Christmas. Yes. Very happy Christmas to everyone in Poland. Yes. It's very good. Is Brexit? Oh, yeah, no Brexit. No Brexit. No Brexit. Bye bye. Bye bye. Pardon. No i tak, to jest czekoladowa, zaczarowana kareta janielski. My znowu jesteśmy tutaj w tym samym miejscu. Co zaczęliśmy, no to tyle by było dla was z jarmarku mikołajkowego, który będzie, jak słyszeliście, bo mówiła jedna na stoisku dziewczyna, że do 11 stycznia tu można przyjść, coś zjeść, coś wypić, grzane wino, nawet z rumem mają wino. Więc no, teraz idę popróbować. Życzę wam wszystkich zdrowych, wesołych świąt i zapraszamy do jarmarku mikołajskiego.
targu węglowym w Gdańsku oczywiście. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, znany jako Czerwony Korsarz też. Ahoj!